Luna. Dzień dobry, dzień dobry. Moja droga, jak ty się czujesz w tym czarnym looku, w czarnym wydaniu? No, dzisiaj jest moja nowa odsłona w piątek 13 na czarno, żeby odczarować trochę pechowy dzień. Ale to takie trochę moje alter ego, w które też się wcieliłam w moim klipie. I muszę przyznać, że trochę jeszcze nie wiem, jak się czuję, bo bardzo jest przywykłam do światła, jasności, do blond włosów. I to jest to dla mnie coś innego. Ale chyba dobrze, no bo jak chodzisz, to chyba dobrze. Tak, 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 tak. Ale jeszcze tak patrzę w lustro, nie wiem, czy to jestem na pewno ja. Mi się podoba, moja droga. Niektórzy mogą nie wiedzieć, gdzie my jesteśmy, co my tu robimy, więc powiedz, w jakim miejscu się znajdujemy i co zaraz będziemy świętować. Jesteśmy dzisiaj w centrum Warszawy, Foksal 11. Jesteśmy na premierze mojego nowego singla i teledysku do piosenki Wild West, która zapowiada mój album, który się ukaże już tej jesieni. No i bardzo jestem podekscytowana, bo jest tutaj masy wspaniałych osób, dobrych dusz i wspaniała ekipa i będzie zaraz też mini koncert, będzie pokaz klipu, także nie mogę się doczekać. To co ty chciałaś powiedzieć światu tym utworem? To jest taki utwór, który napisałam w czasie eurowizyjnym, kiedy bardzo dużo się u mnie działo i bardzo dużo przeżywałam różnych rzeczy. Też zostałam gdzieś tak wrzucona na taką głęboką wodę, spotkałam się z dużą bardzo presją, z dużą krytyką, z hejtem. No, bardzo dużo doświadczeń i bardzo dużo emocji było w moim życiu. I napisałam wtedy taką piosenkę Wild West, nie country co prawda, ale przewrotnie, metaforycznie o tym, jak się czułam ja w tym świecie ogromnym tak naprawdę, ale ten Wild West to też jest taka miniatura po prostu świata, w którym każdy z nas gdzieś żyje, gdzie nie do końca zawsze można być w pełni sobą, gdzie często trzeba przybierać pewnego rodzaju maski, trzeba być kimś innym, bo otoczenie może chce, żebyś się było kimś innym niż tak naprawdę się jest i tak naprawdę łatwo jest siebie samego zgubić gdzieś w tym. Powiedziałaś o maskach, która maska przychodzi ci z łatwością? Nałożenie której maski jest dla ciebie łatwością? No właśnie, co zaskakujące, dosyć, ja, może to jestem prawdziwa ja, to tak naprawdę nigdy w pełni tego nie wiem, ale taką pierwszą maską to jest maska bardzo wrażliwej, bardzo delikatnej osoby, którą jest bardzo łatwo złamać, którą jest łatwo bardzo gdzieś dopaść złym słowem czy też hejtem i wydaje mi się, że taki też gdzieś wizerunek mój był, taki też jest pierwszy obraz mój w klipie, bardzo eterycznej, bardzo wrażliwej, delikatnej dziewczyny. Wydaje mi się, że jednak też mam w sobie dużo tej siły i determinacji. Utwór jedno, klip drugie, co chciałaś powiedzieć klipem, na co chciałaś zwrócić uwagę i co pokazać swoim fanom? Ten klip, jestem bardzo z niego zadowolona, bo jest to nie jest tak patetyczny utwór, tak patetyczny klip jak moje dotychczasowe, tylko jest on trochę z przymrużeniem oka. Jest właśnie taką hiperbolą świata, w którym żyjemy. Jest tam aukcja, podczas której różne znane osoby, albo też nieznane, różne osobistości licytują moje obrazy. No i tam jest pewien plot twist, oczywiście nie będę tutaj zdradzała, ale tym klipem chciałam po prostu pokazać różne punkty spojrzenia na mnie, na moją osobę i chciałam pokazać, jak na koniec mimo wszystko odzyskuję gdzieś władzę, odzyskuję tę moc nad własnym wizerunkiem, nad sobą samą tak naprawdę i staram się dosłuchać siebie koniec końców i odnaleźć swój własny głos. To teraz bardzo ważne pytanie, bądź szczere, jak oceniasz jakość polskich mediów? Nie bój się, nie bój się, ja się nie obrażę, możesz mówić co chcesz. Ja oczywiście nie chcę tutaj negatywnie oceniać też żadnej gdzieś ze stron, bo to nie jest, no nie po mojej stronie jest krytykować. Ja myślę, że też gdzieś błędne wizerunki nie nakładają tylko i wyłącznie media, ale po prostu gdzieś ludzie, tak? Ja nigdy też nie weszłam w jakąś aferę tak naprawdę z mediami i nie planuję. Bardziej jestem tylko obserwatorem. No i to wszystko to jest też punkt widzenia i to jest kwestia też często słowa. Słowo, jedno słowo przeciwko drugiemu słowu i różne interpretacje po prostu słów. Więc... A jak się czułaś w okresie Eurowizji, jak było dużo informacji na temat twojej rodziny, że nie tylko o tobie było mówione, tylko o twojej rodzinie i o tym, co wiesz, co tam mają, czego nie mają. Jak się wtedy czułaś? Bardzo źle się z tym czułam i muszę przyznać, że to było to, co mnie najbardziej gdzieś dopadło, bo wiedziałam, że ja będę gdzieś na celowniku, na świeczniku, natomiast no, moja rodzina już może niekoniecznie. Ja jestem pełnoletnią osobą, prowadzę własne życie, sama pracuję, tworzę no, swój własny świat, tak naprawdę zarabiam na siebie i to jest mój główny cel i dlatego też no,
gdzieś bardzo nie chciałam tego, żeby tak były prześwietlane właśnie osoby gdzieś mi bliskie, moja rodzina. Bo to jakby to że ja jestem... publiczna, to nie znaczy, że oni są publiczni. Ale to nie znaczy, że oni są upublicznieni. Ja w ogóle pamiętam Cię z eventu 3-4 lata temu, ale przy Eurowizji były takie głosy, że wszystko zostało kupione. Jak się z tym czułaś, pracując i wiedząc o tym, że wykonałaś no, dość dużą pracę, żeby być w tym miejscu, a ktoś to sprowadza do tego, że ktoś Ci kupił karierę? No to bardzo jest po prostu przykre. No i to gdzieś łamie po prostu serce, bo no... Okej, wiele rzeczy można kupić za pieniądze, ale gdzieś prawdy, pasji, talentu, pracy nie da się kupić tak naprawdę. Ja no, jestem artystką całe życie tak naprawdę, sztuka, tworzenie jest całym moim życiem, więc to gdzieś też mnie bardzo dopadało, bo ja nie patrzę też na muzykę w kontekście tylko i wyłącznie biznesu, ale też po prostu mojej pasji, jakiejś takiej misji, wielkiej pasji życiowej, bo nawet jakbym nie zarabiała na muzyce, to i tak bym cały czas się zajmowała muzyką i tworzeniem, bo to jest po prostu no, część tego, kim ja jestem. Okej, bardzo ładna odpowiedź. Chodźmy do kolejnego tematu. Tutaj już wspomniałeś o tej Eurowizji. Jak Ty patrzysz na nią z perspektywy czasu? Myślę, że bardzo wiele się nauczyłam. Bardzo mnie to wzmocniło jako artystkę, ale też jako osobę. Poznałam tam wspaniałych ludzi na pewno i no, zapamiętam to na pewno, zabiorę ze sobą we wspomnieniach do końca życia. Bardzo się cieszę, że pojechałam na Eurowizję, bo mimo tego, że nie zajęłam najwyższego miejsca, to zaprezentowałam się z moim utworem, pokazałam się ludziom, zdobyłam wielu fanów tak naprawdę i teraz mogę kontynuować dalej moją drogę artystyczną. Mogę mieć koncerty za granicą, co po prostu nigdy mi się nie mieściło w głowie. Także spełniłam swoje marzenia jakieś na pewno, ale też no, wiele się po prostu nauczyłam. A chciałabyś powtórkę z rozrywki jeszcze raz jechać na Eurowizję w najbliższym czasie? Mówię, wiesz, tak za 10, za 20 lat. W najbliższym czasie za 20 lat, no słuchaj. Wiesz, ten czas tak szybko leci, że tak to jest najbliższy leci, czas. Jaki masz stosunek, wiesz, do ponownego wybrania się na Eurowizję? Chciałabyś to powtórzyć? W najbliższym czasie na pewno nie, bo bardzo dużo stresu mnie to kosztowało, bardzo dużo pracy i ja czuję, jak dopiero teraz gdzieś zrzucam z siebie mimo wszystko cały ten stres, jak jestem w stanie dopiero po kilku tak naprawdę miesiącach się wyluzować z powrotem na scenie, śpiewając do ludzi, bo to było dla mnie bardzo, bardzo wtedy stresujące, więc no, w najbliższym czasie raczej nie. Ty jesteś sojuszniczką osób LGBT, dlaczego dość głośno o tym mówisz i walczysz o te prawa? Tutaj na przykład na Eurowizji byłaś z flagą i robisz czasem różne kroki w tym kierunku, żeby wesprzeć to środowisko. Czemu? Po prostu takie wartości jak tolerancja, równość, wolność to są wartości, którymi się kieruję w życiu jako osoba i nie wyobrażam sobie nie wspierać po prostu drugiego człowieka. A czy Twoim zdaniem związki partnerskie powinny być wprowadzone? Jak Ty na to patrzysz? No uważam, że powinny być wprowadzone. Na pewno tutaj wiele osób powie, no, że jak to, ale oczywiście uważam, że powinny zostać wprowadzone, że powinno być tutaj pełni wolność. Mi się w ogóle bardzo podoba, że wiesz, że ty podejmujesz te trudne tematy. Jak patrzysz na osoby, które na przykład cię odobserwują teraz, bo powiedziałeś, że związki partnerskie powinny być wprowadzone? No ja do każdego nie trafię też. Ale rozumiem, bierzesz to na poprawkę, że wyrażając te poglądy możesz, wiesz, gdzieś no tak, tam się komuś narazić, ale nie jest ci smutno, że odchodzą te osoby, bo nie mają cię spójności. Nie, ponieważ wolę mieć jakieś poglądy, niż nie mieć żadnych poglądów, bo wtedy będę dla nikogo tak naprawdę. Ja... Oczywiście moją muzyką otwieram się na wszystkich i w mojej muzyce jest miejsce dla każdego i zawsze to podkreślam, dla wrażliwych, dla wszystkich ludzi tak naprawdę, no ale jeżeli ktoś kieruje się gdzieś też nienawiścią, no to... Trudno, to trudno, to już tak kończąc naszą rozmowę, ostatnio było dość głośno. No, każdego po prostu się nie zadowoli, tak, no muszę... No, też... Wziąć na klatę. Tak, no dokładnie tak, no muszę też, to jest dla mnie ważne, żeby po prostu żyć w zgodzie ze swoimi wartościami, ze swoimi poglądami, a nie ukrywać jakoś pewne rzeczy, czy nie zabierać często głosu, bo nie zabieranie głosu jest też bardzo wyraźnym zabraniem głosu tak naprawdę. Ostatnio dość głośno było o sytuacji ze Smolastym, że wziął bardzo dużo koncertów, na jednym mówił, że nie może występować, kolejny odwołał. Jak Ty na to patrzysz jako artystka? Bo ludzie dość krytycznie do tego podeszli. A jakie Ty masz zdanie na ten temat jako artystka i osoba wiedząca, z czym to się je?
Niestety muszę przyznać, że nie wiem zbyt dużo o tej sytuacji, więc trudno mi jest się wypowiedzieć, ale ludzie krytykują, że po prostu odwołał dużo koncertów, tak? Bo tak, bo po prostu no, nie jest w stanie ich zagrać, że wiesz, że zabukował, a teraz w trakcie okazało się, że jednak zdrowie nie pozwala mu na to, żeby wyjść na scenę, no i je odwołał i wiesz, spotkał się z dość dużą krytyką. No to są bardzo trudne sytuacje tak naprawdę dla nas artystów, bo ja pamiętam, jak sama musiałam odwołać dwa moje koncerty preparty, bo po prostu straciłam głos i ja już nie byłam, no tak bardzo chciałam zagrać te koncerty, ale nie, no moje ciało tak naprawdę odmówiło mi mój organizm posłuszeństwa, to są trudne sytuacje, bo chcielibyśmy jak najwięcej dać tym ludziom, tylko że ta energia kiedyś się jednak kończy, więc czasami trzeba też odpocząć, ale myślę, że no najlepiej po prostu te koncerty przełożyć z głową. A jakie to jest uczucie, jak ciało odmawia posłuszeństwa? Najgorsze. To jest chyba właśnie to jest najgorsze i to też, co czego się nauczyłam trochę w ogóle w Eurowizji, no to, że zdrowie jest naprawdę wartością najważniejszą, bo bez tego nie da się nic, bo to jest najtrudniejsze, kiedy po prostu chce się jak najwięcej dać, ale no nie jest się w stanie po prostu. Płyta będzie na jesieni, jaka ona będzie? Będzie bardzo taneczna, bardzo energetyczna i bardzo pozytywna, bo taką też jestem z tobą, co prawda dzisiaj jestem trochę jeszcze nocną zmorą w czerni, ale jak też na klipie, ponieważ ty też występujesz w klipie. Tak, to prawda, to właśnie, prawda. Tyle już rozmawiamy, jeszcze o tym nie powiedziałeś. No nie powiedziałem, ale to prawda, Luna mnie zaprosiła, było mi bardzo miło i zadbała o super atmosferę. To też warto podkreślić, najpierw o tej płycie, a później o atmosferze. Dobrze, no więc płyta będzie energetyczna, taneczna, bardzo pozytywna, ukaże się jesienią i chciałabym po prostu tanecznym krokiem wejść w te taki może smutny troszeczkę bardziej czas na zewnątrz. Chciałabym dużo takiej dobrej energii dać, bo wydaje mi się, że też ja bardzo polubiłam w ogóle po Eurowizji pisanie pozytywnych piosenek, które dają ludziom po prostu uśmiech, przy których ludzie mogą się bawić. A który język będzie dominował na twojej nowej płycie, polski czy angielski? To będzie płyta anglojęzyczna, ale pojawi się jeden utwór. Wow, dlaczego anglojęzyczna? Z tego względu, że no, fani po Eurowizji i chcesz, żeby cię zrozumieli? Tak, chciałabym kontynuować gdzieś właśnie tę drogę i chciałabym moim fanom zagranicznym dać ten materiał, ale też ja tworzyłam bardzo dużo, ten album tak naprawdę tworzyłam 2 lata ponad w Szwecji i w Wielkiej Brytanii i no to jest efekt po prostu tej pracy, chciałabym to zwieńczyć tym albumem. A co ty sądzisz o tym, że jak ktoś nie zna angielskiego, a śpiewa po angielsku, bo na naszym podwórku takie sytuacje się zdarzają? No jakby nie uważam, że to jest coś super negatywnego, ale lepiej jednak jest znać ten język. Ja co prawda na przykład nagrałam cover po francusku, nie znam super francuskiego, więc bardzo, bardzo się wtedy stresowałam tym coverem. Całej płyty na pewno bym nie nagrała. Ale warto porywać się na anglojęzyczne piosenki bez super znajomości angielskiego? No, wydaje mi się, że raczej chyba nie, bo po prostu może to brzmieć dosyć kwadratowo, ja dosyć bardzo tego pilnuję i ja też się stresowałam na początku w ogóle nagrywać w języku angielskim i po prostu dostałam gdzieś pozytywny feedback z zagranicy i dlatego gdzieś to kontynuowałam, bo na początku byłam bardzo tym też zestresowana, no bo to nie jest mój pierwszy język, którym się komunikuję, z którym się urodziłam tak naprawdę. No dobrze, to teraz powiem o atmosferze na planie twojego teledysku. Luna zadbała o to, żeby wszyscy czuli się zaopiekowani, żeby byli tacy, no, zadowoleni z tego, że tam są. Dlaczego masz takie podejście do pracy i zwracasz uwagę no, na każdego? Bo na wielu teledyskach byłem i niektórzy artyści, wiesz, zamykają się w garderobie i ich nie ma. To jest mi tak miło, że to mówisz, bo dla mnie właśnie ja uwielbiam w ogóle pracę z ludźmi. Ja kocham tworzyć z ludźmi i dla ludzi też. I to jest dla mnie ważne, żeby zawsze była taka miła atmosfera, żeby każdy naprawdę czuł się zatroszczony, że każdy jest super ważny w tym klipie, bo to nie jest tak, że to jest klip Luna, sygnowany Luną, no to tylko ja tam jestem gwiazdą, tylko ja tam naprawdę jestem tym elementem, który chce wszystkich gdzieś połączyć, ale ja chcę, żeby to była wspólna historia, żeby każdy też, zwłaszcza osoby na przykład techniczne, które cały dzień, po prostu 20 godzin dźwigają tę bardzo ciężką kamerę i po prostu już im plecy umierają. No i żeby te osoby też po prostu jakoś przetrwały ten dzień, miały miłą atmosferę, miały chwilę na przerwę, to jest dla mnie najważniejsze i poza tym no też to, co później jest widoczne w tym klipie, ten efekt końcowy, no jest tak naprawdę zwieńczeniem tego, jak ludzie się czują, jeżeli pracujemy z ludźmi na planie, więc to jest dla mnie bardzo ważne. Zadbałam o to, żeby wszyscy umarli ze śmiechu na tym klipie. Zdradziłaś tutaj plot twist. Kiedyś powiedziałaś, że lunatykujesz. Dalej lunatykujesz?
Tak, ale bardzo mało śpię ostatnio, więc trochę też i mniej lunatykuję. Ale naprawdę dalej lunatykujesz, że idziesz z zamkniętymi oczami? Nie, no już tak hardkorowo nie, bo też, też mało bardzo teraz śpię, już tak nie mam takiego głębokiego snu, no time to rest. A czemu mało śpisz? Bo bardzo długo już mam problemy ze snem ogólnie, od dziecka w zasadzie tak naprawdę, też i lunatykowałam, a teraz mało śpię, bo szkoda mi trochę czasu, trzeba pracować, trzeba pisać piosenki. A tak naprawdę? A tak naprawdę trudno mi się po prostu często zasypia. Bardzo mi trudno jest wyłączyć moją głowę gdzieś i pozwolić sobie na taki odpoczynek od myśli. Dziękuję bardzo, bo tutaj już Kasia stoi, chyba nas chce pogonić. Dziękujemy, do zobaczenia, cześć. Dzięki.